już jest rano, więc jest koniec tej imprezy. Już jest koniec, nowa będzie już niedługo, może nawet chyba jutro. Bum, 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 tididi, tidida. Bum, 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 tididi, tidida. O, zabawa, zabawa. O, do rana, do rana. Bum, 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 tididi, tidida. Bum, 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 tididi, tidida. O, zabawa, zabawa. O, do rana, do rana. Witam wszystkich niezwykle serdecznie i mega serdecznie, z tej strony Maciej Biner, niedziela. O Maćku, Maćku, niedziela. Niedziela, niedziela 23 grudnia 2012 roku, firma na emigracji, nazywa się ta audycja. Miło Was bardzo usłyszeć i powitać na czacie. Tak, mamy dzisiaj audycję, mamy dzisiaj dwóch specjalnych gości, to Jagoda i Paweł, którzy od 3 lat mieszkają w Wielkiej Brytanii, gdzie prowadzą firmę, gdzie prowadzą działalność gospodarczą zajmującą się, Jagoda, powiem może, halo, halo? Halo? Jagoda? Halo, cześć, jesteśmy. Cześć, świetnie, świetnie. Z tej strony Paweł, Jagoda, znowu mieliśmy problemy z połączeniem. Ale miejmy nadzieję, że to ustąpi. No Paweł i Jagoda są naszymi gośćmi dzisiaj. W dzisiejszej audycji, znaczy moimi gośćmi i waszymi, bo w waszych komputerach będziecie ich odsłuchiwać. Słuchajcie, prowadzicie działalność gospodarczą, tak was zapowiedziałem, bo nie wiem, czy doszło. Mieszkacie w Wielkiej Brytanii. Tak. No tutaj niestety nie słyszeliśmy zapowiedzi, ale ufamy Maćkowi, że zrobił to profesjonalnie. Dziękuję za zaufanie. Ale lepsza jest kontrola, także możecie to potem sprawdzić. W każdym razie, tak, jeszcze raz, zacznę, okej. Okay. Prowadzicie działalność gospodarczą w Wielkiej Brytanii i od 3 lat tam mieszkacie. Co was skłoniło w ogóle do wyjazdu z Polski? Tutaj jeszcze, jak rozpoczęliśmy studia, to po pierwszym roku studiów wyjechaliśmy pierwszy raz na wakacje. Sami wiecie, jak ciężko znaleźć jest, po prostu za pieniędzy. A poczekaj, pierwszy raz na wakacje wyjechaliście, nie? Na, że... Tak, tak. Tak, to był 2006 rok chyba. No nie, ale nie byliście nigdy wcześniej na wakacjach? Znaczy przyjechaliśmy do Anglii do pracy. Aha, rozumiem, do pracy do Anglii, dobra. Jeszcze raz. Tak, no chcieliśmy po prostu dorobić, no mieliśmy okazję, mój brat już był wtedy w Anglii. Jechał za czasów jeszcze, gdy to było pod pełną kontrolą, czyli trzeba było mieć zaproszenie, kontrola na granicy. Ja też w tych czasach wyjeżdżam do Anglii. Tak, i tutaj no mieliśmy po prostu taką bazę. Pierwszy raz wyjechaliśmy w 2006 roku, po prostu na wakacje na 2 czy 3 miesiące, już teraz nie pamiętam. No i oczywiście trudniliśmy się prostymi pracami tutaj. No i po prostu się spodobało i tu przez całe studia kontynuowaliśmy te wyjazdy wakacyjne. Ja bodajże chyba jeden raz ominąłem. No i podczas studiów no już wiedzieliśmy, że po zakończeniu edukacji wyjedziemy. No i tak też się stało. Czyli w 2009, dobrze mówię, wyjechaliście do Wielkiej Brytanii. Tak. Tak, tak. To był jeszcze taki okres, tam powiem, w Polsce, gdzie taka duża nadzieja była, gdzie złotówka biła, no już w sumie 2000,
9 to taki schyłek, ale taki początek roku może to się taki był, że gotówka troszeczkę dobiła te wszystkie rekordy, wszyscy zachwycali się nad stanem gospodarki, a wy czmych do Anglii. No może dlatego, że nie wyjechaliśmy tak naprawdę za pieniędzmi. Tutaj głównym, oczywiście pieniądze też, ale głównym powodem wyjazdu było, że po prostu w tym kraju nam się podoba życie, obyczaje, kultura i no tak najprościej mówiąc sposób, jak człowiek traktuje innego człowieka. Nawet będąc tutaj obcokrajowcem, kimś obcym, jest się traktowanym nieraz lepiej przez Anglików niż Polak traktuje Polaka. Tak to odczuwamy, no i dlatego też między innymi wyjechaliśmy. No, pieniądze też oczywiście były powodem, bo nadal uważamy, że żyje się znacznie łatwiej. No mam nadzieję, że tu będziemy mieli okazję powiedzieć, no pewnie myślę kontestatorzy już nieraz słyszeli o prostocie prowadzenia działalności gospodarczej czy prowadzenia spółki. No, Wielkiej Brytanii już legendy o tym chodzą. No, ja mogę po prostu tylko potwierdzić to, co sam usłyszałem nieraz na kontestacji i zachęcić do prowadzenia działalności czy zakładania spółek w Wielkiej Brytanii, bo jest to banalnie proste, naprawdę. A powiedzcie mi, no tak, jak wyjechałeś, to, ile, 24, 25 lat miałeś? Tak, zaraz po studiach, 24 lata. Jagoda też razem, tak, byście tak, wtedy tak. Parą, tak? Właściwie ja myślę, że to była głównie moja decyzja. Poważnie? Tak, Paweł się jeszcze troszkę wahał, że jednak może byśmy zostali i przynajmniej trochę spróbowali, ale no. No ja właściwie obroniłam dyplom i tydzień później spakowaliśmy auto i przyjechaliśmy do Wielkiej Brytanii. A wiesz, że u mnie tak samo było? Ja w ogóle nie byłem zwolennikiem wyjazdu. Znaczy wyjazdu to byłem, ale akurat nie do Niemiec, a moja żona właśnie... Ci powiem, że jeszcze jak jechaliśmy po drodze, to ja jej tak przez pierwsze 500 kilometrów co 5 minut się ją pytałem, czy zawracamy. Ona ciągle twardo, nie, jedź. No ja się może troszkę usprawiedliwię, bo ja studiów nie skończyłem. No miałem te perturbacje, zostawałem kilka razy na roku i po prostu, ale nie żałuję absolutnie. Do niczego nie dojdziesz, słuchaj, przekreśliłeś sobie życie. No ja jeszcze może ludzie, którzy nie mają studiów, rzeczywiście źle funkcjonują gospodarczo. Nie, żartuję, przecież jest zupełnie odwrotnie. Nie ma to jakiegoś żadnego znaczenia, nie ma to żadnego wpływu na to, jak będzie przebiegało twoje życie. No to, a szczególnie w moim przypadku to porzuciłem to, bo no, studiowałem prawo, a w Wielkiej Brytanii one by mi było do niczego po prostu, no niestety. Ale nie uważam, że to był całkowicie zmarnowany czas. Też może troszkę bardzo, bardzo w nikłym stopniu, ale jakoś to się przyczyniło do osobistego rozwoju. Czekaj, to skończyłeś w Polsce prawo, a wyjechałeś na lewo, czyli do Wielkiej Brytanii, tam do góry. Tak. W lewą stronę, jakbyś miał mapę Polski przed sobą. No oczywiście. To ja może troszkę powiem, jak ta przygoda w Anglii się zaczęła, jak przyjechaliśmy. No na początku było naprawdę no kiepsko. No brat przez kilka tygodni nas przechował, no ale później trzeba było stanąć na własnych nogach. No i ja zacząłem pracę, moja pierwsza praca to była fabryka, bo kilka tygodni mieszkaliśmy w takich dosyć nieprzyjemnych miejscach. No ale po jakimś czasie udało nam się znaleźć pracę może w bardziej przyjemnym miejscu, ale to był zmywak. No i tak jakoś wtedy było dosyć tanie mieszkanie, pieniądze nie były takie złe, jeszcze się oczywiście wszystko przeliczało na złotówki w tym czasie, no i tak troszkę tymi pieniędzmi człowiek się zachłysnął, zaczęliśmy, troszkę podróżowaliśmy, to akurat było fajne, bo no mieszkaliśmy za pół darmo naprawdę, praktycznie 90% tego, co zarabialiśmy, mogliśmy odkładać. No i tak troszkę popodróżowaliśmy, ale po jakimś czasie po prostu ta praca i ludzie, którzy po prostu zarządzali nami, no bardzo nam się to nie spodobało. Jak jesteśmy traktowani, po prostu wiedzieliśmy,
Tu mówisz o tym zmywaku cały czas? Tak, tak, tak. Mhm. I pracy... Trzeba się było zmyć z tego zmywaka. No tak, tak. Znaczy ja myślę, że przychodzi w każdej pracy przychodzi taki moment, że w pewnym momencie już te pieniądze, za którymi się jakoś tam wyjechało i które na początku były wystarczające i człowiek się cieszył tylko, że może sobie kupić to, co mu się podoba i zaspokoić jakieś swoje zachcianki, to w pewnym momencie człowiek stwierdza, że no jednak nie na tym polega życie i trzeba coś zrobić innego, że no tak, pewnie studia studiami i absolutnie nie żałujemy tego, czy decyzji o wyjeździe, ale zawsze to jednak pozostaje coś takiego w głowie, że no nie po to się jakoś człowiek tam kształcił i próbował coś robić w życiu, żeby teraz resztę życia spędzić i myć naczynia, prawda? No, tak też myślę, no, do tego się dąży właśnie, nie? To właśnie na emigrację polega na tym, że nie chodzi, że to się na początku robi, tylko czy jest rozwój, czy jest pewien progres, nie? W tym życiu. Rzeczywiście, jeżeli czujesz, że tam, no ja też na przykład jak nosiłem worki, to też tak sobie myślałem, no ta praca absolutnie no, tutaj nie wykorzystuje mojego pełnego potencjału, ale jednak to robiłem, dopóki ktoś innego nie docenił, no, tego innego potencjału. Tak to było, no takie są początki. No, a do Polski nie jedziecie, bo już jest jutro jest Wigilia, zostajecie w Wielkiej Brytanii. Tak, ja troszkę Polski sobie zamówiłem, bo tutaj no już od kilku dobrych lat moja mama mnie odwiedza, nas odwiedza, mam tu też brata, także będą udane święta. Polska przyjechała do ciebie. Tak. To była taka dygresja. Może jeszcze zaproszę tutaj do dzwonienia, bo wiecie już, kim są goście. Mniej więcej wiecie, co robią, na pewno zaraz o tym więcej powiedzą, także zachęcam do zadawania pytań na żywo. www.kondestacja.com to jest strona internetowa, czat to jest, no na czacie to pozdrawiam Lorda Blika, witajcie bardzo serdecznie, poza tym kondestacja.com to skype'owy link i 222-195-321 to jest numer telefonu. Zdaję sobie sprawę też, że no, jutro jest Wigilia, dzisiaj, ale jest słuchalność, widzę, że jakieś duże użytkownicy są, przepraszam, nie jesteśmy dzisiaj, nie wychodzi szybkie mówienie, są na czacie. Też jestem taki trochę pełen euforii, bo właściwie do ile 15 minut temu, w sumie może z 20, dostałem świetny kontrakt taki na kilkadziesiąt okien, na 30, dokładnie to na 30. Gratulujemy. Jutro jadę ustalać szczegóły, to tak wieczorem się o tym dowiedziałem, że no po prostu jesteśmy dobrzy. Jesteśmy dobrzy. Polacy to przedsiębiorczy naród, za granicą to bardzo dobrze widać. No i w Polsce zresztą też, bo to jest jakiś cud, że w ogóle to jeszcze funkcjonuje ta ekonomia przy tak niekorzystnych, niesprzyjających warunkach gospodarczych. Także no, to rzeczywiście coś w nas jest. Coś w nas jest, tak, to nie ma gdzie indziej. Także zapraszam do dzwonienia jeszcze raz 195-321 222-195-321 lub skype'owy link kontestacja.com. Dobra, Jagoda, Paweł, opowiedzcie wtedy jeszcze coś, bo miałeś tak. Zmywak i to poczułeś w tym momencie, aha, mamy już pewne tam zasoby pieniężne, zachłysnęliśmy się już tą emigracją, tą konsumpcją, to co można za te pieniądze kupić, wyjeździliśmy trochę na wycieczki i pomyśleliście sobie, dobra, to czas to zmienić. Znaczy, wiesz co, to właściwie się tak stało, że myśmy planowali kolejną wycieczkę, odłożyliśmy sobie trochę pieniędzy i postanowiliśmy, że pojedziemy na wycieczkę do Stanów. Dobry pomysł. Tak, całkiem to jakaś tam była... Ale taką w jedną stronę, czy taką w dwie strony? Nie, w dwie strony, jak najbardziej, tylko i wyłącznie na wakacje, na zwiedzanie. I poszliśmy po wizę do ambasady amerykańskiej. No nie dostaliśmy tej wizy. No co ty? Nie dostaliśmy tej wizy, bo no nie wiem, chyba trudniej jest nawet tutaj z Anglii aplikować o wizę niż w Polsce nawet, bo jako powód podano nam, że już raz żeśmy wyjechali ze swojego kraju, a tutaj w Anglii nie jesteśmy w stanie udowodnić mocnych korzeni, które łączą nas z tym krajem, czyli gdybyśmy mieli tutaj dzieci, dom na kredyt i albo firmę właśnie, to może to decyzja byłaby inna. A w tym wypadku po prostu nie. Jeszcze trochę będziecie mieli brytyjskie obywatelstwo i taki problem w ogóle nie będzie was dotyczył. Tak. Będziecie chcieli, nie?
Oj, trochę się obraziliśmy, bo to było straszne przeżycie. Nikomu nie polecam. Jeżeli ktoś chce się wybierać do Stanów, to ambasada amerykańska to jest po prostu rzecz straszna. Straszne przeżycie to jest po prostu cały dzień wyjęty z życiorysu, a poza tym no, kontrola jest jak na lotnisku. Ja miałem taką sytuację, że przy kluczykach taki pilot do alarmu miałem. Już wiedzieliśmy, że telefonów komórkowych absolutnie nie możemy brać, no ale jesteśmy przed tą ambasadą. Wszystko zostaje prześwietlane, wyciągam kluczyki z samochodu, no i pan nie wejdzie z tym. No i musiałem gdzieś tam znaleźć jakiś kiosk. Jeszcze płaciłem pieniądze za to, żeby ktoś to przechował do wieczora. No i po prostu 5 godzin siedzenia w ambasadzie. No i na końcu człowiek dowiaduje się, że nie dostaje wizy. No i... To było po rozmowie z konsulem. Miałeś już rozmowę z konsulem? To nie jest rozmowa z konsulem, to wygląda jak... Czy może wygląda to troszeczkę inaczej w Wielkiej Brytanii, bo pewnie większa ilość osób stara się o tą wizę. Także to wygląda dokładnie tak jak na lotnisku, hala odpraw na lotnisku, coś takiego. Nie wiem, pani, ja się też starałem, no przecież ja dostałem, ja mam akurat wizę amerykańską. Ale u mnie to ja w Monachium o to aplikowałem i wtedy jak to aplikowałem, też właściwie króciutko w Monachium mieszkałem, ale dla niego, znaczy dla konsula akurat miałem rozmowę z wicekonsulem, to wystarczający dowód to, że ja tutaj mieszkam i mam działalność, no i mam tutaj dzieci. Nie wiem, co by było, znaczy wiem, że tam byli też ludzie z Polski, którzy też dostali wizję, ale był inny kolega, znaczy kolega, no taki pan z Ukrainy, chłopak w sumie, no. Młodszy człowiek, do 30 taki, około 30, to on nie dostał natomiast, on nie dostał, pomimo to, że mieszkał w Niemczech, to... Ja pamiętam tylko, że tam było 500 osób tego dnia, no i jedyne co zostawiliśmy tam to odciski palców po prostu, a rozmowa trwała. Dla mnie to wyglądało jakbym kupował bilet na PKP. Szyba, po prostu maszyna do odcisków palców, proszę siadać po 5 godzinach. Następna rozmowa, która trwa 30 sekund, jakieś kurtuazyjne pytanie, oddanie papierów, nie dziękuję. Oczywiście pieniędzy nie oddali. No nie, za to tam te $105 chyba, nie? Ja pamiętam, no nas to wyszło 90 funtów plus bilety do Londynu. Na osobę. 90 na osobę i plus oczywiście trzeba było zadzwonić do tego konsulatu, przepraszam, do ambasady, no i tam się dzwoni pod 0700 oczywiście. No, tak, to tak jest. A cały wywiad był po prostu robiony. I oczywiście miesiąc przed tym jeszcze zapłacić, ale to... Nieważne. Ja nie wiem. Nie wiem, czy Amerykanie mają takie problemy, żeby dostać niemieckie obywatelstwo, powiem wam, czy brytyjskie. Ja znam tutaj dużo Amerykanów, akurat znam dlatego, że na kursie byłem z nimi, bo był taki kurs tutaj, żeby dostać obywatelstwo niemieckie, trzeba przejść taki kurs. Ja na przykład byłem na takim teście, na takim kursie, tam było mnóstwo Amerykanów. Właściwie było więcej Amerykanów niż Hiszpanów czy Włochów. No to myśleli, oni właśnie chcieli mieć najbardziej niemieckie obywatelstwo. Tam była pani wykładowca z Uniwersytetu w Georgii gdzieś tam. Potem ktoś tam jeszcze, także tam to byli tacy raczej no, ludzie, którzy, nie wiem, no, z powodów ekonomicznych nie opuszczali Stanów Zjednoczonych, natomiast woleli mieszkać tutaj. Powiedzieli, że nie na Niemczech im się bardziej podoba, powiedzieli, tak zadecydowali. Ale też w Niemczech jest dużo GIs mieszka, którzy tutaj, GIs to są amerykańscy żołnierze, bo Niemcy są ciągle strefą okupacyjną. Tutaj jednak jest bardzo dużo amerykańskich jednostek, szczególnie w Bayern, to jest właściwie to drugie miasto. Z jakaś tam amerykańska jednostka. I oni właśnie tu zostają, ci Amerykanie. Oni często nie wracają, często tutaj starają się o obywatelstwo niemieckie, żeby tutaj po prostu kupić sobie dom, zacząć nowe życie w nowym kraju. Znajdą sobie jakąś, nie wiem, jakąś żonę, albo jakie są kobiety, to sobie znajdą męża. I już. I zostają. Ale nie wiem, czy Niemcy robią taki sam problem, jak jacy Amerykanie robią. Chociaż na miejscu już nie ma tego problemu. To tylko taki problem dostać tą wizę. Ale tam na miejscu to już potem jest ludzik w Stanach, jak już jesteś. Nikt tak już tak nie prześladuje za to, że no nie wiem, przyjechałeś na, nie wiem, na wizję turystyczną, a chcesz popracować czy coś podobnego. To nie, to raczej już nie. To takie tutaj już jeszcze na poziomie konsulatu czy tam ambasady to troszeczkę jak to dziwnie wygląda, ale jeszcze taka moja, taki wywód, trochę taka dygresja, bo Jak ja wyjeżdżałem do Wielkiej Brytanii, dlatego ja lubię ten kraj bardzo, on też dużo dał, w takim sensie, że tam poczułem się pierwszy raz w życiu
jakby na swoim i że wszystko zależy ode mnie. Jako młody chłopak ja wyjechałem do Wielkiej Brytanii, tak jak wy zresztą, jako młodzi ludzie i tam rzeczywiście poczułem, że no tak, wszystko zależy ode mnie. Od tego momentu nie mogę już liczyć na nic, oprócz na własne umiejętności, nawet te słabe umiejętności językowej i na siebie samego, na moje kompetencje takie życiowe. Ale jak ja wjeżdżałem właśnie do Wielkiej Brytanii, powiem ci, że tam było straszne prześladowanie Polaków na tej granicy. Te przepytanki, rozmowy, nieraz po 20 godzin, praktycznie człowiek tam już był zupełnie głodny i wysuszony, tam nie było nawet co, tylko można było się czegoś napić, jakieś rzeczy to trzeba było zamawiać z takich drogich tam albo automatów, albo z czegokolwiek, przeszukanie z użyciem rękawic lateksowych, no to był dramat. Mi się wydaje, że... Tak, bardzo nieprzyjemny. No ja myślałem, że no... Ja powiem się, czułem się jakby to, nie wiem, bym był jakimś przestępcą albo no mi się wydaje, że przerośli już Niemców czy tam Trzecią Rzeszę, jeśli chodzi o poziom upokarzania ludzi i poziom kontroli, to mi się wydaje, no w tamtym momencie tak mi się wydawało, że to dramat był. Ale teraz zobacz, jak to się zmieniło, nie? Był rok 2004 i teraz mogli ci, wiesz, wjeżdżałeś sobie już. Oczywiście. I niech tak zostanie. I niech tak zostanie właśnie, bo to jest normalność, przecież... No na tym to polega. Zresztą oni mają, znaczy, jak mówię o mieszkańcach czy obywatele Wielkiej Brytanii, no, realne korzyści z tego, że przyjeżdżają młodzi, dzielni ludzie. Oczywiście, ludzie przyjeżdżają pracować, a nie się lenić. Może już teraz i tacy przyjeżdżają, tylko po to, żeby tutaj ten socjal ciągnąć, ale no, większość jednak... No wychodzi to korzystnie na pewno dla całej gospodarki. Tak, cokolwiek oni by o tym nie mówili, ciągle jakieś takie te, nie, no są jakieś tam głosy, że nie są zadowoleni z imigrantów, to jednak mają realne korzyści z nas. I mamy też tego, żeby to było jasne, korzyści są obustronne, to jest taka zasada, że win-win. Jedynie kto jest smutny, no to polski ZUS. No bo nie płacimy go w Polsce, no ale cóż. No tak. Zachęcam do zadawania pytań, zachęcam do dzwonienia 222-5321 i kontestacja.com, a my kontynuujemy. Tak, to może tak się tutaj rozgadali. Właśnie i po tej odmowie tej wizy no. Myśmy po prostu stwierdzili, że no może to jest jakiś znak, albo że należy zmienić troszkę swoje myślenie i tak coś nam szczeliło do głowy, że może te pieniądze, które chcieliśmy wydać jakoś tam na jakieś swoje przyjemności i wakacje, może by trzeba było jakoś w inny sposób spożytkować i zainwestować w coś. No i tak się w sumie chyba pojawił pierwszy pomysł, żeby otworzyć jakąś swoją działalność i zrobić coś na swoje konto. A skąd ten pomysł działalność? Co nie wiem, macie rodzinę, jakieś tradycje działalności? Tak, no, raczej... Ja chyba mam, tak? Moi rodzice prowadzili od 89 roku jakąś działalność. Pierwsze to była jakaś firma budowlana, firma elektryczna, a później przez parę lat to był jakiś sklep taki z artykułami chemicznymi, prasą. No i chyba trochę doświadczenia stąd jest również. Czyli nie baliście się tego. Proszę? Nie baliście się tego, bo to wielu ludzi przeraża teraz, wiesz, że z etatu na działalność, jak to, przecież to co mają działalności, to muszą mieć jakąś tajemną wiedzę, układy, a to tak, wiesz. No my tutaj od razu chyba na głęboką wodę, bo wiadomo, w Wielkiej Brytanii można zrobić to self-employment, czyli to samozatrudnienie, tak? Rozpoczęcie działalności gospodarczej, no albo założenie spółki. Myśmy od razu założyli spółkę. No wystarczy tutaj w Google wpisać kilka fraz spółka Wielkiej Brytanii. Jest to dziecinnie proste, naprawdę. A powiedzcie, jaki jest wkład, jeżeli zakładać taką spółkę? Znaczy wkład jest żaden. Opłata... To jest limited z ograniczoną odpowiedzialnością? Z limited company. Tak, limited company. 20 funtów opłaty chyba jest. Teraz to się może już troszkę zmieniło, ale to na pewno są jakieś granice kilkudziesięciu funtów, także... Na pewno nie jest to kwota, która byłaby jakimś problemem. No i najważniejsze, że nie trzeba mieć tego zabezpieczenia. Tych 20, no w Niemczech na przykład jest 25 tysięcy euro. To jest takie minimalne zabezpieczenie. Trzeba mieć to na koncie. No tutaj naprawdę nic. Ja pamiętam, myśmy skorzystali z jednej wielu firm,
biur rachunkowych polskich. Znaleźliśmy jedno z takich biur. Tam wszystko było opisane na stronie internetowej, jak wygląda założenie spółki. Ja pamiętam, że to była jakaś śmieszna opłata za to, że oni założą za nas tę spółkę. Chyba 10 funtów. Tak firmy liczą po prostu na to, że zostanie się ich klientem. No i pierwsza firma to była firma, która miała zajmować się i zajmowała się strojeniem wesel. Aha. Czyli to było po prostu, zakupiliśmy dosyć dużo wtedy do tej działalności dosyć dużo artykułów, które wiązały się po prostu z tym biznesem. To były pokrowce na siedzenia, no takie wazony i tak dalej, i tak dalej. I mieliśmy i wypożyczaliśmy po prostu to wszystko i świadczyliśmy usługi. Po prostu stroiliśmy salę przed weselem. I tyle ludzi w Wielkiej Brytanii bierze ślub? Bo wy mieszkacie na południe od Londynu. Jak tak popatrzycie na mapę, to jest mniej więcej w połowie drogi z Londynu do kanału La Manche. Mhm. I tam, to ile tam jest 8 mieszkańców? Gdzie to działa? Ta miejscowość. My się śmiejemy, że 200 osób, jak policzy się bydło. Jeszcze. Dobra. To takie bydło. Takie naprawdę mała wioska, typowo wioska w Anglii. Znaczy ja myślę też, że to był jakiś z powodów tego, że myśmy zaczęli myśleć trochę o swojej działalności, bo tutaj, gdzie mieszkamy, jest trochę ciężko z pracą, bo to są takie tereny rolnicze, są posiadłości, pola, no i zupełnie nie ma jakiegoś takiego przemysłu, także wszystko się koncentruje wokół Londynu. No a my mamy trochę problem, to jest jakieś 40 minut do godziny czasu pociągiem, także jakieś dojazdy w ogóle odpadają codziennie. No i też chyba to było jakimś takim powodem tego, że pomyśleliśmy o tym, że może warto by było samemu stworzyć sobie to miejsce pracy, a nie szukać w okolicy. Jak wygląda taki biznes? Bo co, wesela to są weekend. No właśnie. No myśleliśmy, że to jest wszystko łatwe i przyjemne, można pracować na etacie, a w weekend po prostu, czy tam w piątek wieczorem, czy w sobotę rano pojechać, salę ustroić i wszystko będzie super. Mhm. Rozmawialiśmy z paroma firmami, które naprawdę prowadzą to już dobrych parę lat, mają kilka ekip, robią takie wielkie eventy dla korporacji, no i to jest po prostu naprawdę więcej niż po prostu praca na etacie. No przeliczyliśmy się, tak muszę powiedzieć. Kilka wesel zrobiliśmy, mieliśmy zadowolonych klientów, ale no pojawił się kolejny biznes. Tutaj dla kontestatorów mam taką propozycję, gdyby się coś takiego może otworzyli i świadczyli jeszcze, bo te usługi mają sprzedaż, tak? Jak najbardziej. Ja myślę, że to jest bardzo dobry pomysł na biznes. Jeżeli tylko ktoś czuje się dobrze w takim biznesie, w kontakcie bardzo bliskim z klientami, bo to wymaga jednak takiego bliskiego kontaktu z klientem, to nie jest absolutnie nic takiego, co można, nie wiem, sprzedawać przez internet czy wysyłać pocztą. To są godziny jakichś konsultacji. Mhm. Z młodą parą, czy odnośnie jakichś szczegółów, także... No bo właśnie, wiesz, tak jak widzę tutaj, to polskie wesela to rzeczywiście są organizowane z przepychem, ale też, wiesz co, myślę sobie, jeszcze można byłoby, także tutaj te tradycje mamy, ale co można byłoby rozszerzyć ofertę, to jeszcze na przykład o filmowanie tego, znam przecież ludzi w Polsce, czy każdy z nas zna, nie? Ale rzeczywiście byśmy chcieli nawiązać kontakt z wypożyczalnią klasycznych samochodów i tak dalej. No właśnie, o tym właśnie chciałem dodać, że jest taka firma też tutaj na wybrzeżu, która robi tak świetne samochody, można sobie od nich wylizingować na przykład co 3 miesiące jakiś inny, albo jeszcze coś innego. Ja na przykład takie coś tutaj też chciałem zrobić jako reklama tych okien moich, tej firmy okiennej, to po prostu wynajmować sobie takie jakieś ekskluzywne, zupełnie nietuzinkowo wyglądające pojazdy. To miałoby to chyba sens, co?
Jasne, no. ja myślę, że jak najbardziej ludzie zawsze brali śluby i robili wesela, także na pewno to jest biznes, który przynosi pieniądze, ale wymaga też czasu i to nie jest coś, co można stworzyć nawet w przeciągu roku czasu, bo zanim, nie wiem, wypełnisz swój kalendarz terminami, to naprawdę musisz się troszkę postarać, żeby wszystkie weekendy jakoś zapełnić i mieć klientów na... Zresztą to jest przede wszystkim też biznes sezonowy, to nie można się oszukiwać, że to jest latem, przede wszystkim ludzie chcą brać ślub w czerwcu, w lipcu, w sierpniu. Mhm. Także plusy i minusy, jak wszystko. Tak jak prąd. Na sam początek myśmy mieli też taki pomysł i to jest bardzo dobry pomysł na start takiego biznesu, bo po prostu można, jeżeli czegoś się nie ma, wypożyczać to od firmy, która ją ma. I na początku po prostu nie robić na tym pieniędzy, ale taki po prostu feedback zbierać. I myślę, że to, jeżeli ma się te kontakty, zna się te firmy, które mają rzeczy, które nam są potrzebne, a my ich nie mamy, można po prostu od nich wypożyczyć, dać tą samą cenę, troszkę się wiadomo napracować, ale na początku zawsze jest trochę trudniej. Mhm. I no dobra, było sobie tam, zrobiliście sobie tą działalność, to was troszeczkę przerosło, tak? Myśleliście, że to mniej będzie was absorbować czasowo, a tu się okazało, że to jednak rzeczy, no trzeba na tym troszeczkę więcej posiedzieć. I dlaczego zmieniliście profil? No taki pomysł... Przypadkiem chyba. Przypadkiem, no. Jak większość biznesów jakoś tak. No znaleźliśmy producenta akcesoriów samochodowych w Niemczech. Mhm. No i strasznie ciekawi byliśmy cen, jak to wygląda. Znaczy cen w porównaniu... Poczekaj, przepraszam. Siedziałeś sobie, sobie pomyślałeś, a znajdę w Niemczech jakiegoś producenta akcesoriów? Nie, no tutaj te akurat to było takie zrządzenie losu, bo znajomy przyjechał z Polski, firma handluje trochę w Polsce, zobaczyliśmy te produkty, no tak się skontaktowaliśmy z producentem w Niemczech. Aha, no właśnie, bo o to właśnie mi chodziło, żeby tutaj nie tworzyć, żeby to dobrze doszło, ten przekaz do ludzi, że tak sobie się... Bo ja na przykład... Spadło. No, jakie na te okna... Prawda była też taka, że bo myśmy zaczęli ten handel tymi akcesoriami od jednego szczególnego produktu, jakim są wycieraczki samochodowe. No. I prawda też była taka, że to się jakoś zbiegło z tym, że sami potrzebowaliśmy wycieraczek i pojechaliśmy do sklepu. No i zobaczyliśmy też ceny, jakie oferują miejscowe sklepy i pomyśleliśmy sobie, że no nie, to chyba tak nie jest wszędzie i na pewno jakoś, no i było jakieś porównanie z tym, co było w Polsce i no i tak. To było dużo więcej, także... No bo to właśnie mi chodzi, właśnie, żeby to ten moment wychwycić taki właśnie, gdzie ten pomysł się pojawił i potem jego realizacja, nie? Bo to jest najtrudniejsze, bo pomysłów, to wiesz, to dużo ludzi ma pełno, mnóstwo, setki pomysłów, tylko że problem jest w nich, że nie są realizowane. Tak. No tak, najważniejsze jest działanie. No, i no a wy zrealizowaliście, nie? Miała Jagoda jakiś pomysł, czy miał Paweł i powiedzieliście, co, jesteśmy razem i działamy i coś zrobimy. No to tak od początku, no to zaczęło się po prostu od maili, znaleźliśmy stronę internetową producenta, tam oczywiście były dane kontaktowe. Napisaliście mu po angielsku, czy po niemiecku, czy po angielsku. Po angielsku. Oczywiście odpowiedzieli, była dosyć duża firma jest. No i odpowiedzieli. I tak wymieniliśmy kilka maili. No i tutaj byliśmy bardzo zaskoczeni. Zaprosili nas do Niemiec. A skąd, jakiego miasta ta firma jest? Spod Berlina. Pod Berlina. Wschodnie. Na południe od Berlina. No to jest nowy producent. No i myśmy złapali wiatr w żagle, byliśmy pełni optymizmu, że no super, w ogóle będziemy sprzedawać akcesoria i właściwie nie zrobiliśmy żadnego badania rynku, czy jakiegoś większego rozeznania, tylko na hura w ogóle tak super, świetnie zamawiamy. Dziwne, nie? Bo wiesz, takie duże korporacje, to one zanim się spotkają, to prześwietlają, każą przynieść, nie wiem, mnóstwo jakichś dokumentów, poleceń, jakiś tam przepływ finansowych czy cokolwiek, a to, że tak się ładnie wszystko udało, nie? Znaczy ja może powiem tak, dlaczego i może taka rada dla wszystkich, którzy będą biznes zakładać. Tutaj ważne, z kim się rozmawia w firmie.
Jeżeli rozmawia się z właścicielem, założycielem firmy, jest to zupełnie inna rozmowa niż z menadżerem. Kimś, kto jest zatrudniony, zarządza nie swoimi pieniędzmi, wygląda to zupełnie inaczej. My mieliśmy szczęście, że ta firma, od której zaczęliśmy, teraz jest ich kilka, to jest firma rodzinna. Właściciel, który ją założył, on jeszcze żyje i czynnie no, uczestniczy w jej działaniu. I tak to było nasze szczęście, bo sam powiedział, że wszyscy na wszystkie kraje, gdzie importuje swoje produkty, traktuje to jako wielką rodzinę. Nas przyjął, myśmy z góry zrobiliśmy zamówienie na spotkaniu, po jakichś tam dłuższych rozmowach. No i przyjechaliśmy, wtedy wróciliśmy do Anglii, po jakimś czasie przyjechał towar. No i się zaczęło po prostu. Byliśmy tak rozentuzjazmowani, widząc ten towar, zaraz po prostu cena będzie tak super konkurencyjna. Tylko wtedy pojawił się problem, gdzie to sprzedać. Jakie kanały dystrybucji wymyśliliście, a cały marketing? Jest dużo pytań jeszcze. Początki były takie, że no jakieś, stworzyliśmy jakieś listy handlowe i mieliśmy kilka pomysłów. Lokalne sklepy, warsztaty samochodowe przede wszystkim. Raz nam się to udało, to taki był ślepy traf, myślę, że zawsze na początku każdy ma trochę szczęścia. No i jeden warsztat postawił stojak z naszymi wycieraczkami. No ale jednak szybko zauważyliśmy, że nie tędy droga. Każdy warsztat ma po prostu hurtownię, która od której zamawia, czy to jest sprzęgło, wycieraczka, opona, to on po prostu chce mieć jednego dostawcę, gdyby miał... No zrozumiałe, tak. Od wielu, także nie tędy była droga. No i potem, jak policzyliśmy te wszystkie szczeble tych pośredników, które musiałyby, nasze produkty musiały przejść tą drogę, żeby w końcu trafić gdzieś na półkę sklepową, czy właśnie do takiego warsztatu, wtedy zrozumieliśmy, dlaczego ceny są takie, a nie inne. No, w Anglii zarabia się, wiadomo, w funtach i tutaj teraz chyba minimum jest 7. Także każdy musi zarobić po drodze dosyć dużo. Żeby to się wszystkim opłacało. Żeby wszystkim się opłacało, stąd cena taka, a nie inna. No i tu się zaczęły schody. Zaczęliśmy sprzedawać takie pierwsze, powiedzmy, sprzedaż, która pozwoliła nam na opłacenie bieżących kosztów. Tutaj musieliśmy mieć księgową, ponieważ no, to już jest związane z prawem brytyjskim. Jeżeli ma się numer europejski VAT, jeżeli chce się być VAT-owcem, my musielibyśmy zostać VAT-owcem, mimo że nie przekraczamy tego, nie przekraczaliśmy tego obrotu. Kiedy trzeba z ustawy stać się VAT-owcem, to jednak, żeby kupować z Unii Europejskiej, w naszym przypadku z Niemiec, towar, nie płacąc VAT-u w Niemczech, musieliśmy wyrobić numer VAT. Tak. Przepraszam jeszcze, jaki jest VAT w Wielkiej Brytanii? Jak wysoki? 20%. O, to bardzo duży, ja myślałem, że jest mniejsze. No, w Niemczech tylko ile teraz? Jest 19. 19, tak. No, ale Niemcy przecież to zupełnie bardzo socjalistyczny kraj, nie? Bardziej w Wielkiej Brytanii, mi się wydaje, jest większa wolność gospodarcza. Stąd właśnie sądziłem, że jest mniejszy podatek. Przez długi czas, jak przyjechaliśmy, było 17,5, potem no kryzys, rząd zareagował zaskakująco na kryzys, zmniejszył VAT na 15% na rok, potem wrócił do 17,5 i chyba 2 lata temu, czy 3 lata temu na 20%. No ale to jest bardzo duży podatek, jak na tak liberalny kraj, no uważam to za bardzo wysoki. No VAT, przecież on rzeczywiście tutaj jest bardzo dopuszczliwy. Dla konsumentów, nie? Niestety. No to takie może pierwsze pieniądze, które zrobiliśmy, to ty, Maćku, pewnie będziesz wiedział. W Niemczech to się nazywa Flohmarkt. Wiem. No. W Anglii to się nazywa... Tak. Byłem na takim czymś wiele razy w Wielkiej Brytanii. Tak. Fajny czasy. Tak. W Anglii nazywa to się Carboot Sale, czyli wyprzedaż z bagażnika samochodowego. Płaci się jakąś drobną kwotę na to, żeby móc po prostu wystawić cokolwiek się ma w bagażniku. Przeważnie są to stare rzeczy. No niektóre takie miejsca już zaczynają w Anglii
powoli w targowiska się zmieniać, że już nowe rzeczy zaczynają być sprzedawane w takich miejscach. Trafiliśmy w takie miejsce, no i... W Niemczech niestety też tak samo. Ten sam proces się odbywa właśnie. Zaczęliśmy po prostu tam to sprzedawać. Znaczy ja myślę, że to było też tak, że myśmy byli bardzo zdesperowani, bo to już był kolejny miesiąc i okazało się, że te nasze jakieś tam pomysły, które pojawiły się na początku, że nie wiem, będziemy kontaktować się z jakimiś hurtowniami, większymi przedstawicielami, i to nagle okazało się, że to nie działa, także myśmy musieli zacząć robić coś innego, żeby przynajmniej pokryć jakoś te koszty, tak jak Paweł wspomniał, księgowej czy magazynu, bo wynajęliśmy też magazyn, żeby to gdzieś przechowywać. A to była taka duża ilość, tak? Bo jeśli chodzi o wycieraczki, to ja myślę o takich wycieraczkach, które wcierają wodę, czy tak? Tak. To jednak dużą ilość musieliście zamówić, skoro był potrzebny magazyn, nie? No to znaczy tak, to na pewno była taka ilość, że nie moglibyśmy tego gdzieś trzymać pod łóżkiem w domu, to nie ulegało. No ja myślę, że na pewno to było na początku więcej niż 60 sztuk. Na pewno, bo tak po prostu Niemcy pokierowali nas na rozmowach, wiadomo, oni nas kierowali, żebyśmy zamówili jak najwięcej. Ja myślę, że na początku oni w ogóle nie wierzyli w nas. Zobaczyli, wtedy mieliśmy 26. Przychodzi lat. Sobie para, nie wiesz, a cześć. Mieszkam w Wielkiej Brytanii, rok czasu, pracowałem na Zmywoku, a potem sobie skroiłem wesela, a teraz chcę być waszym dystrybutorem. A jakiś plan? Nie wiem, nie? No musieliśmy, no tutaj troszkę zaczarowaliśmy tam Niemców, no i udało się. Trzeba czasami po prostu zrobić się większym niż się jest. Też troszkę podciągliśmy pod motoryzację parę samochodów z Wielkiej Brytanii też się wywiozło, także na takiej zasadzie. A też ja nie ukrywam, zawsze interesowałem się motoryzacją, także ten rodzaj biznesu bardzo, bardzo mi odpowiada. Aha. No i może co było dalej? No i sprzedawaliśmy na tych lokalnych targach, na tych Tak, sprzedaż bezpośrednia. Czy to może pomysł jest taki, żeby mieć dystrybutorów, którzy sprzedają na takich promarkach i nie wiem. Tak, jak najbardziej też był taki pomysł. Myśmy się ogłaszali też w internecie. No ale to jest też tak, że to trzeba mieć troszkę jakiejś tam samodyscypliny i nie wiem, wstawać rano, jechać, wystawiać się, czekać aż ci klienci przyjdą, także to też, no nie każdy tego chce. To muszą być dwie osoby. Myśmy na przykład proponowali zawsze, staliśmy we dwójkę, zawsze proponowaliśmy za darmo montaż tych wycieraczek. Ja, Jagoda zostawała, chodziłem i tam na parking, gdzie klienci parkowali, zakładałem te wycieraczki. Także do tego zawsze jakiś serwis był dokładany. Zawsze chcieliśmy być, no nie mieliśmy tam konkurencji, ale myślę, że nawet duże sieci sklepów motoryzacyjnych tutaj, nie wiem, w Polsce to jest, nie wiem czy jeszcze jest Norauto, tu jest też coś podobnego, oni na przykład proponują, kosztuje to oczywiście kilka funtów, żeby wycieraczki zamontować. No tak też pomysł nasz był, żeby no może z tym montażem, także daliśmy sobie taką tablicę montaż za darmo, także to już jakiś tam więcej klientów przyciągało. No ale to pozwalało się utrzymać, bo to chyba ciężko, nie? Absolutnie, to pozwalało utrzymać magazyn i opłaty takie bieżące księgowe, może też wejście na to, raz było lepiej, raz gorzej, wiadomo, troszkę pieniędzy z tego było, ale dalej pracowaliśmy na tym zmywaku, no i po jakimś czasie po prostu internet, to był kolejny kanał dystrybucji, który powoli, strasznie długo się tego uczyliśmy. Jagoda wtedy zwolniła się już z pracy na etacie. Ja zostałem, żeby jeszcze te rachunki trzeba było jednak zapłacić, a na początku internet wyglądał tak, że no zdjęcia były złe. Tutaj strasznie dużo nauczyliśmy się, jak sprzedawać przez internet, jakie muszą być zdjęcia, gdzie te zdjęcia trzymać, żeby nie płacić. Wiadomo, w Polsce Allegro, my zaczynaliśmy od eBaya w Wielkiej Brytanii. Nie wiem, jak wygląda sytuacja na Allegro, ale na eBay, powiedzmy, jedno zdjęcie można było za inne płacić. Tego strasznie dużo się uczyliśmy. Pamiętam, mieliśmy już chyba 1000 aukcji na eBayu. Oczywiście wszystkie zdjęcia były, zamiast płacić eBayowi za dodatkowe zdjęcia, wszystkie trzymaliśmy na darmowych portalach, na których można trzymać zdjęcia. Oczywiście po miesiącu wszystko zostało usunięte z tego portalu.
Także taka przestroga, żeby na to uważać. No i potem założyliśmy swoją stronę i tutaj poprosiliśmy osobę, która tą stronę tworzyła, o założenie takiego FTP. Ja jestem z takich spraw tutaj software noga, także ja tu przepraszam, tam będę mówił od rzeczy. Ale w każdym razie już mogliśmy w pewnym miejscu trzymać sobie te zdjęcia i być pewnym, że one będą pojawiać się na każdej z aukcji. No i tak powoli rozwijała się tutaj sprzedaż na tych portalach eBay, później Amazon. No i to też troszkę mało i tutaj zaczęliśmy, dużo więcej nauczyliśmy się o takim kontakcie z hurtownikami. Na razie też to jest jeszcze znikoma sprzedaż. Ja powiem, przede wszystkim dobra strona internetowa, to jest najważniejsze. Tam po takim liście czy przesłaniu próbek, to jest pierwsze miejsce, gdzie byliśmy sprawdzani. Zainwestowaliśmy troszkę w taką dobrze wyglądającą stronę internetową, tak myślimy. Zaczęliśmy tutaj po jakimś czasie ta sprzedaż internetowa była na tyle rozwinięta, że mogliśmy wyjść na te wycieraczki do szyb. No i zaczęliśmy troszkę narzędzi zamawiać. To było takie, po prostu mieliśmy katalog z różnymi akcesoriami, narzędziami też. No i tak po omacku zamawialiśmy po kilka sztuk, wrzucaliśmy to na internet, czy się sprzeda, jak wyglądamy z konkurencją, no i tak. W sumie dalej tak robimy i dalej się uczymy jakoś tego i badamy ten rynek. No jest cały czas w internecie jest dosyć dynamiczna i ja myślę, że na początek, jeżeli ktokolwiek chce coś sprzedawać, ja myślę, to jest najlepsze miejsce, żeby od tego zacząć. No, jeżeli chodzi o sprzedaż hurtową, od kilku miesięcy już mamy klientów, którzy biorą nasze produkty hurtowo. Tutaj, jeżeli chodzi o wycieraczki, to tutaj nie ma szans. Wielka Brytania jest miejscem, gdzie pada. Bardzo dużo kontenerów z Chin dopływa, a ceny po prostu czasami jak widzimy, jakie można. Sami dostajemy maile, oczywiście tam Chińczycy już nas znaleźli i dostajemy dużo spamu stamtąd, że kupować z Niemiec, bierzcie od nas, my wam wyprodukujemy nazwę, jaką chcecie i możecie od nas. Ale no nie ten droga też. No i po prostu ceny, jakie oferują, to jest po prostu niebo a ziemia, jeżeli chodzi o takie produkty, właśnie typu akcesoria samochodowe, jakie można otrzymać bezpośrednio z Chin. Jest tego strasznie dużo na internecie, ale ludzie, myślę, kupują raz taką rzecz, no i więcej do tego nie wracają, bo no tutaj już powiedzmy za śrubami zabezpieczającymi albo z wycieraczkami, to też trochę bezpieczeństwo chodzi w grę. Jeszcze, wiesz co, bo fajnie się was słucha. W ogóle fajnie jest tak, że jest dwójka młodych ludzi, którzy otwierają kolejną działalność, razem prowadzą ją, mieszkają za granicą, nawet są w stanie pracować na etacie, dodatkowo jeszcze prowadzić czy budować firmę. I powiedzcie tak, to te początek, tak? Czyli sprzedaż na bazarze, czy tam na Flowmarkcie. Mhm. To było ile, jaki czas temu? No myśmy zaczęli w zeszłym roku. Bo po roku, jaki jest rozwój tej chwili po roku? W zeszłym roku stajecie sobie tam na jakimś bazarze, taki sprzedajecie bezpośrednio sprzedaż wycieraczek z montażem gratis, a dzisiaj? Po roku? Znaczy ja myślę tak. Już, no nie pracujemy, pracujemy tylko u siebie, nie pracujemy nigdzie na świecie. Mhm. No właśnie o to mi chodziło. To znaczy to już długo, to już właściwie będzie, znaczy ja już nie pracuję półtora roku, Paweł nie pracuje rok czasu chyba, prawie rok czasu. Nie, no będzie chyba w marcu rok czasu, w marcu się zwolniłem, w marcu czy 1 kwietnia chyba, do końca marca pracowałem. To powiem wam, że niesamowicie szybko wam to poszło. I teraz
dzisiaj daje to spokojnie utrzymanie takie jak na etacie, czy większe to daje pieniądze? Tak, tak moglibyśmy mieć. No ja się przyznam, jeżeli mam gdzieś czas dorobić, czasem jeszcze to robię, ale myślę, że przyszły rok widzę, że po prostu mamy za dużo pracy u siebie, żeby już gdziekolwiek indziej pracować. Jeszcze czasami, jak ktoś oferuje dobrze płatną pracę fizyczną, to jestem w stanie poświęcić jeden dzień w tygodniu, ale żeby zapłacić rachunki i się wyżywić, nie musiałbym tego robić, o tak powiem. Aha, to bardzo gratuluję wam, powiem wam, że to bardzo szybko poszło. Widzicie, to jeszcze chciałeś, czy niemiecka firma dała wam jakieś wsparcie? Nie, zupełnie nie, naprawdę. Niestety, płacimy nawet za katalogi reklamowe, które... Nie wiem, czy są Niemcy, powiedz... Reklamacja! No nie, było to po prostu straszne. No to reklamadnie, no musisz wiedzieć. No ja może nawet rzucę kwotą katalog z niepełną listą produktów. No to rzucaj, no. Zadzwonię sam do tej firmy. Ale zbiliśmy na 3. Ja nie doszło, jaka to była kwota? Zaproponowali nam 5 euro za katalog, ale to niepełna lista produktów ze zdjęciami dla klienta. Mhm. Zbiliśmy na 3 euro. Powiedzcie im, że taki katalog możemy wykonać w Polsce, chyba że oni sami to też w Polsce na granicy gdzieś wykonują, za dużo mniej. Tak, na pewno. My to oczywiście wiemy, ale to było na początku, teraz może... Ale nie, jeżeli chodzi o jakiekolwiek wsparcie, to nie dostaliśmy ani żadnych pieniędzy, ani nie wiem... Niczego za darmo. Niczego za darmo, także... Teraz dostaliśmy ciasto z dostawą na... Dobre. Niemieckie ciasto mamy dać. Ponoć stara. Nie, no tyle co... Ale ja myślę, że to nawet lepiej chyba, jak trzeba do wszystkiego dochodzić samemu, niż dostać coś za darmo, później się człowiek tak rozleniwia i... No też, ale z drugiej strony, wiesz, każda firma jakiś specyfikuje się w jakiejś formie marketingu, czy w jakiejś formie sprzedaży, czy jakkolwiek, nie? Ja na przykład powiem, ja zacząłem w tym roku właśnie pewną firmą, która sprzedaje okna, jest producentem, jednym z największych w Europie, producentem stolarki okiennej. No i tam oczywiście było jakieś szkolenie, było kanały sprzedaży, było o tym produkcie coś powiedziane. I no, było, znaczy czuję to wsparcie w pewnym sensie. Tak, no to czuję, że nie jestem sam w tym wszystkim. No, to jest chyba bardzo ważne. Tak, no my, ja myślę, że przez to, że tego wsparcia nie było, troszkę, na początku troszkę, że zostaliśmy tak potraktowani, ja pamiętam po pierwszym zamówieniu, one było dosyć duże, kolejne było strasznie małe, znowu z oszczędności, byliśmy przez Niemców popędzani do kolejnego zamówienia, i tak dalej, i tak dalej. Teraz już jest tak pełne zaufanie, jeżeli chodzi o takie kontakty biznesowe, także już nie ma mowy z takimi, z traktowaniem nas gorzej niż innych partnerów biznesowych. Mhm. Ale, ale na początku na pewno przez wiek to jednak tak... Tak, przez wiek to było... Proszę? Przez to, że macie 20 tam parę lat, tak? Tak, tak. To w ogóle było pierwsze wrażenie, to o, tacy młodzi i przyjechali, no ale... No, myślę że wtedy na tym spotkaniu postawili na nas, no i myślę, że się na razie się nie przeliczyli. A w tej chwili jeżeli tak pan sprzedaż rośnie, no to trzeba będzie ich tam dusić. No, wiesz, w sensie takim, że jakieś wsparcie po prostu poprosić, ale to jest też w interesie. Trzeba tak może przedstawić, żeby oni, no, czy tam ta firma też, ten właściciel, jak on jest tam właścicielem, i można dojść do tego właściciela, jeżeli to nie jest aż tak wielka korporacja, że jest szansa, żeby z nim porozmawiać, to przedstawić mu swoje racje i to, że to też jest także w jego interesie, że jak my będziemy więksi, to i wy będziecie więksi. A jak nie, to pokazać ofertę z Chin, wydrukować. No możliwe, znaczy teraz naprawdę współpraca układa się dobrze. Na szczęście nie musimy do Niemiec za często jeździć. No i myślimy, że po prostu cały czas powiększamy te
ilość produktów, którymi handlujemy, no tak jak mówiliśmy na początku, były to tylko te wycieraczki do szyb, potem jakieś tam proste akcesory, jakieś powiedzmy to było pokrowce na siedzenia, na kierownice. Teraz już są to bardziej skomplikowane narzędzia i droższe produkty. Na przykład odkurzacze do samochodów i tego typu rzeczy. I myślę, że nie będziemy zostawać przy tym. Myślę, że na jakiś czas zostajemy w motoryzacji. Tak też myślę, i to bym poradził kontestatorom, którzy mają biznes mały lub chcą go zacząć, żeby zawsze patrzyli przód kilka kroków. Nie można, trzeba budować ten system. Bo myśmy chyba nie patrzyli na początku, tak chcieliśmy handlować wycieraczkami, a później okazało się, że potrafi przez ileś miesięcy w Anglii, nawet w Anglii nie padać i ciężko. To była klęska, pamiętam, zaczęliśmy handlować przez internet, to była od tam dziesiątek lat największa susza w Anglii, także mieliśmy najgorszy początek jaki mogło sobie wyobrazić, ale myślę, że to jakaś lekcja wypłynęła z tego. Ja powiem, audycja się ma troszkę ku końcowi. Wiem, że były telefony, ale nie mogliśmy, jakiś był problem techniczny, żeby je odebrać, prawda, Łukaszu? Łukasz to jest nasz realizator. Do nie tak, słychać, tak. Ale on naprawdę tutaj najcięższą pracę wykonuje. My sobie tutaj miło rozmawiamy, a Łukasz tutaj nad wszystkim czuwa. Było bez tak? Przesady. Coś tam tak, słucham. Może my powiemy, że gdyby jakieś pytania były, to... Będziemy odpowiadać, nie? Najbliższy tydzień czuwać tam, co się pojawi pod audycją, jakiś w komentarzach, no i postaramy się odpowiedzieć w miarę możliwości na te pytania. Mówicie co? Pozytywnie, to no, jakby bardzo pozytywnie was odbieram. Pewnie słuchacze też. Wiecie, to takie mam pytanie, bo to zaraz tak, firma, tak żeby to już troszeczkę jak to powiedzieć, kurde, facet, żeby zebrać jakiś, skompensować to wszystko. Halo? Tak, jesteście? Żeby już jakąś taką konsystencję z tego wyciągnąć. Rok temu pracowaliście na zmywaku, ponad rok temu zaczęliście sprzedaż wycieraczek, pojechaliście w tym celu do Niemiec, nawiązaliście kontakt z firmą. Po roku już zostawiliście etat i żyjecie praktycznie tylko ze sprzedaży. No oczywiście rozwinęliście kanały handlowe, rozwinęliście dystrybucję. Halo? Chyba nie mam już gości, nam to nie, halo? No, coś się tu stało, ale będą zaraz się łączyć pewnie jeszcze raz. A na pewno, ja zgodnie może dalej będę kontynuował. Będę sobie kontynuował ten wywód. Chodzi o to. Paweł Jagoda, prowadzą działalność w Wielkiej Brytanii od ponad roku. Zaczynali pracując jeszcze na etacie. I jednocześnie już stawiając drugą nogę, w sensie drugą nogę, to znaczy już budowali swój biznes. W tym celu pojechali do Niemiec, nawiązali kontakt z firmą, która zajmuje się produkcją wycieraczek samochodowych. Pomyśleli sobie tak, kupimy pierwszą partię, damy sobie przesłać do Wielkiej Brytanii i tutaj będziemy próbowali je sprzedać. Sprzedawali je na bazarze, łącznie z montażem, ale też nie dawało takich środków. Cała ta działalność nie przynosiła takich zysków, żeby można było się tego utrzymać, a więc postanowili zmienić kanały dystrybucji i sprzedawać przez internet. W tym celu stawiali takie pierwsze kroki na eBayu i Amazon, a potem otworzyli swoją własną stronę internetową, która zajmuje się sprzedażą i już dystrybucją tych produktów. O, jesteście. Paweł Jagoda, sam już z nami. Tak. Ja przed chwilą właśnie próbowałem to wszystko opowiedzieć jeszcze raz, podsumować tą krótką historię waszą i teraz skończyłem na tym, że dzisiaj po półtora roku nie pracujecie na etacie, pracujecie tylko dla swojej firmy. Jakie macie plany na przyszłość? Niebawem nowy rok. I co będzie się działo? Jak myślicie? Jak planujecie to? No i tutaj... Znaczy przede wszystkim planujemy się przenieść do biura, bo do tej pory prowadziliśmy działalność w domu, co też jest bardzo dobrą jakąś tam kwestią w Anglii, że to nie jest problem, jeżeli nie masz biura,
gdzieś na jakiejś ulicy zarejestrowanego, z tym absolutnie nie ma żadnego problemu i nawet, nie wiem, idziesz na spotkanie i mówisz, wiesz co, sorry, może spotkamy się w kawiarni, bo ja tak mam wolność z domu, także... Umiem to samo, wiesz, uwierz mi. Tak, i to jest naprawdę super, że nie zaczynasz od tego, że dobrze, to pierwsze znajdźmy lokal na głównej ulicy i wynajmijmy go pod biuro. Tak. Znaczy tutaj, proszę. Sprostować, prowadzimy handel internetowy z domu, ale mamy oczywiście magazyn. Bo właśnie o tym chciałem właśnie zapytać właśnie. Jak to robicie wtedy? Tak, kupuje ktoś w internecie, macie jakiś tam sklep, tak? Jest to jakiś koniec sklepu internetowego. Tak, tak. I koleś powiedzmy sobie pomyślał sobie, pada deszcz, kupię sobie nowe wycieraczki. I co dalej? Wchodzi w internet, znajduje was, sobie tam klika, kup teraz na przykład i sobie to kupił i co dalej? Procedura jest prosta. Robimy fakturę, drukujemy adres i po prostu pakujemy to. Mamy wygospodarowane miejsce w domu na pakowanie. Mamy taki mały, powiedzmy, małą ilość zawsze trzymamy w domu towaru. I to właśnie to jest plan na przyszły rok, że wiosną, teraz tam, gdzie wynajmujemy magazyn, mamy możliwość wynajęcia małego pomieszczenia, które stanie się biurem. Chcemy całkowicie po prostu wszystko wynieść z domu. Robi się straszny bałagan na dzień dzisiejszy, ponieważ tych produktów przybywa. Także no, to jest plan na przyszły rok. Dzisiaj wygląda to tak, że to jest pakowane w jednym z pokoi. Mamy wygospodarowane na to miejsce. No i mamy to szczęście, że przy zakładaniu tego internetowego biznesu mamy pocztę mniej więcej 30 metrów od domu. No i tak, dzisiaj, czyli pocztą ciągle sprzedajecie, nie przez kurierów. Tak, znaczy dzisiaj już mamy umowę z pocztą i wygląda to zupełnie inaczej, nie stoimy przy okienku, tylko po prostu pakujemy to już w worki, jest tego dosyć dużo, także no, zablokowalibyśmy wiejską pocztę, szczególnie w poniedziałki po weekendzie, także na dzień dzisiejszy wygląda to tak, że już sami no w Anglii, jeżeli ma się umowę z pocztą, naklejamy swoje naklejki, gdzie w Polsce wygląda to, chyba jest taki napis, opłatę pobraną, czy coś takiego, że mniej więcej to na tej samej zasadzie wygląda. Pakujemy wszystko w worki przez internet na stronie poczty brytyjskiej Royal Mail. Robimy zamówienie na odpowiednią ilość paczek, to pakujemy wszystko w worki, no i mamy to szczęście, że mieszkamy naprzeciwko poczty i tam to po prostu zostawiamy. Także poczta to jest kolejna rzecz w Wielkiej Brytanii, która jest bardzo prosta w obsłudze, jeżeli można tak nazwać, i miła we współpracy. A ta poczta od tego nowego biura jest jak daleko? Znaczy tego biura, który powstanie w nowym roku? 10 minut drogi, tak. Tak, ale teraz to nie będzie znaczenia, ponieważ no, nasze szczęście, że dorobiliśmy się takiego obrotu, co pozwoli nam działać jak punkt pocztowy, czyli będziemy mieli za darmo odbiór paczek o wybranej godzinie, także listonosz sam do nas przyjedzie po to wszystko. No to nieźle. No to nieźle. Bo wiecie co, troszeczkę przekraczamy już czas. Co wam chciałem powiedzieć, bo ogólnie miało być odbyć tydzień temu. Nie odbyło się z technicznych względów. Ja wam bardzo dziękuję, bardzo, bardzo serdecznie. Również bardzo dziękujemy. Dlatego, że no jesteście dzisiaj z nami ponownie. W zeszłym tygodniu tylko na Skype'ie się mogliśmy słyszeć. Budujące jest to bardzo, ta wasza historia, bo jest dwójka ludzi. Planujecie, już tak się spytam, nie, to jest może dziwne pytanie jakieś będzie, ale dalej to razem prowadzić i nic się nie wymienia. Tak, jak najbardziej. No na pewno będziemy szukać, miejmy nadzieję, mam taką cichą nadzieję, pracownika w przyszłym roku. O, widzicie, to ktoś się może do was zgłosić pewnie w przyszłym roku. A chętnych jest dużo. Także jak najbardziej polecamy nawet na początek handel internetowy, bo to jest bardzo proste i w Wielkiej Brytanii. Naprawdę są do tego warunki, poczta ma bardzo konkurencyjne ceny. Wysyłamy w cały świat, że tego działać. W cały świat, świetnie. Halo, halo, jesteście? Tak. Jesteśmy, echo się pojawiło. Wszystkiego dobrego wam życzę na święta w nowym roku, także wszystkim słuchaczom kontestacji. I jeszcze raz, cieszę się, że macie plany, że dążycie do nich, że je realizujecie.
No i wszystkiego dobrego, do zobaczenia pewnie albo w Niemczech, albo w Wielkiej Brytanii, albo gdzieś pewnie w Polsce się spotkamy. Bardzo dziękujemy za rozmowę i mam nadzieję, że się zobaczymy. Tak jest. Jak będziemy odwiedzać Niemcy, także wcześniej damy znać. No i do wszystkich kontestatorów działajcie naprawdę. Nie spoczywajcie tylko na planach. No i wszystkiego najlepszego na święta i w Nowym Roku. Chyba nie doszło całe przesłanie. Halo? Halo? Akurat w takim momencie. No. Także przerwało, tak? Tak. Tak, czas już kończyć. Okej. Okay. Halo? Słuchajcie, jeszcze raz. Pawle, Jagodo. Albo Jagodo i Pawle. Wszystkiego dobrego dla was, wszystkiego dobrego dla słuchaczy. Łukaszu, także dla ciebie. Bardzo ci dziękuję, że jesteś z nami i że jesteś ze mną, że prowadzisz tą audycję. Dziękuję wzajemnie. Także całej załodze kontestacji też bardzo dziękuję za udostępnienie anteny i wszystkim słuchaczom jak najbardziej. Dziękuję za wszystkie maile, dziękuję za całe wsparcie. No i bądźmy razem, twórzmy dalej razem sobie swoją przyszłość po prostu. Miejmy marzenia, miejmy cele i je realizujmy. Pozdrawiam wszystkich emigrantów, tych, którzy wyjechali też do Polski. No opowiadajcie o tym, jak wam tutaj się żyje. Jak wam się żyje za granicą, no i przyjeżdżajcie szybko, no bo czekamy na was. A tym, co tu zostali, to się pewnie spotkamy, przynajmniej tutaj w takim gronie naszym, tych, którzy tutaj zostali u nas w Niemczech, to robimy sobie taką też wigilię. U was też tak jest, czy nie? Że spotykacie się z jakimiś też emigrantami? Oj, mieliśmy kilka takich spotkań. Przyznam się szczerze, że w paru znajomych się zawiedliśmy, ale na przykład... Pojutrze zapraszamy dwie koleżanki z Polski, które także też... Także będzie po polsku. A to będzie wesoło. A to po polsku, tak. Będzie super. To pozdrowienia, ja też wracam do mojej rodziny, do usłyszenia i do tydzień za tydzień kolejny. Także zapraszam. Pa, pa. Dziękujemy. Pozdrowienia, cała ekipa pozdrawia wszystkich. Bye, bye. Ludzie wolni, łączcie się w kółko! Bo teraz kontestacja nadaje na okrągło, 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 nadaje na okrągło.